A są nawet Koreanki, Chińczycy, którzy handlują tutaj, proszę Państwa, pod Marszałkowską. Przecież Chiny wyruszyły w świat, się odblokowały. I tutaj piękny chłopiec, albo z Chin, albo z Korei, albo z Rosji najprędzej, bo to wiecie Państwo, tam też są tacy ludzie czarno-skośno-ocy. I tam bliżej centrum, po lewej stronie, przed domami towarowymi, centrum, pięknie gra na akordeonie. Ale piękny chłopiec i pięknie gra. Bo tutaj, wiecie Państwo, Polacy, katolicy, to oni tylko klepią i trepią różańce od 2000 lat i nijak z tego systemu nierządnicy wielkiej wyjść nie mogą. No ta sama pasta, wszystko jest to samo. I tam jest Muzeum Jana Pawła, skąd jedzie ten stary tramwaj, stara Europa, stara Polska, stara wiara. I nic nie potrafią warszawiacy. Ani nie umieją zagrać, ani nie umieją ładnie coś przyprawić, ze smakiem podać, nic. Tutaj w Empiku, proszę Państwa, to nawet pracowniczka, pracownicy na górze nie wiedzą, czy oni mają kartę pamięci w sprzedaży, czy nie mają. Nie wiedzą tego. No to więc najprędzej tutaj na dole, gdzie są karty do telefonów, to ona mówi, to pewnie są na górze w akcesoriach. Ja idę na górę, a te babki też nic nie wiedzą, a chłopaki tam, gdzie, oczywiście, że ministranci katolicy, bo to ludzi prawosławnych nie ma, patrzy się na te takie pendrive'y, ja mówię, no tak, widać, że są pendrive'y, ale kart pamięci nie ma. I on powiedział, że chyba nie ma. Czyli, że nie wiedzą. Także wiecie Państwo, tutaj katolicy w Warszawie, 2,5-milionowej i 3/4, są na poziomie dinozaurów albo cyganów jeszcze z dawniejszego czasu. Bo przecież, proszę Państwa, i na Górczeską do Tesco Extra jedzie cyganeczka z córeczką. Mają piękne telefony i wcale nie operują tymi telefonami pazernie, gapiąc się jak typowa Polka, katoliczka, warszawianka, która jest tak wielką niewolniczką tego starożytnego Rzymu, że te różańce i ta Matka Boska i ten papież to jeszcze będzie u niej chyba do wieki wieków. Amen. Nawet gdyby się dowiedziała, że to nie jest właściwe, że to nie jest prawdziwe, że to jest wyssane z palca i że to jest złe. Także widzicie Państwo, Chińczycy opuścili Chiny, jadą wszędzie, są luźni, są wolni, a tutaj katoliczka, jakby tak zobaczyła kogoś ze Świadków Jehowy, oczywiście teraz nie ma tu ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, ani Świadków Jehowy, bo są tylko w Angloameryce Białystok i z Angloameryki Białystok przyjeżdżają tu, żeby głosić. No, Świadkowie Jehowy są tam, za pałacem, pomiędzy Warszawa Centralna i Złote Tarasy, obok gitary. No, ale żeby tutaj taka katoliczka zobaczyła kogoś ze Świadków Jehowy, to trzyma się palcem za nos, czyli blokuje swój umysł, swoją świadomość, blokuje, nie chce Biblii, woli, żeby Biblia była w śmietniku, bo i tak jest. Od czasów średniowiecza też. Wtedy, kiedy Biblia była palona na stosie, ludzie też. No to właśnie mówię, że się wszystko zgadza. Że się spada z dziada na gada. Albo cyganeczka sprzed 35 lat. No powiecie Państwo, cyganeczki to są wspaniałe. Umieją się dostosować. Edyta Górniak. Jeżdżą po całym świecie ze smakiem i wcale nie muszą handlować jak te katoliczki, które jeżdżą do USA kraść majtki na handel. Także proszę Państwa, mamy same rewelacje w naszym radiu. Tok FM Euro Conchita Extra na temat mentalności rzymsko-łacińskiej, która się nie zmienia i wszystko to czeka na czas zniszczenia nierządnicy wielkiej, zniszczenia Babilonu Wielkiego, czyli imperium religii fałszywych. Tutaj widać, proszę Państwa, że służby wszelkie, Hanny Gronkiewicz-Waltz, chcą odmienić klimat. Ale niestety, jak katoliczka zobaczy kogoś ze Świadków Jehowy, to jak cyganka łapie się za nos. No to oczywiście, że jeżeli cyganka katoliczka
będzie trzymała się za nos, to ona blokuje cały swój umysł. Można jeszcze blokować swój umysł, bo wtedy człowiek jest senny. Wtedy, kiedy się rękę zakłada na rękę, nogę zakłada się na nogę. To wtedy też się blokuje. No i to jeszcze raz potwierdza, że Warszawa to jest mydło i powidło, no i bazar Różyckiego. Praga północ, Praga południe. Nawet pytają się, czy to Warszawa? Także z tymi Żydami oni się dość dobrze miewają, a Jezus powiedział Jeruzalem, Jeruzalem. Czyli widzicie Państwo, że te katoliczki z juniora nie umieją grać. Jeżeli te katoliczki z juniora nawet nie wiedzą, czy jest karta pamięci, czy nie jest, to prędzej w kiosku będzie, ale najprędzej będzie w wielkich supermarketach wielkopowierzchniowych z ogromnym wyborem. Także proszę Państwa, jeżeli oni nie mają tego, co jest najpotrzebniejsze, karty pamięci, no to co za pracownictwo na poziomie cyganki sprzed 35 lat. Czyli tak jak i Żydzi, Jeruzalem, Jezus mówi, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie byli posłani jak kokosz, chciałem ciebie zgromadzić, ale nie dałeś się. No to tacy byli Żydzi, że zabili Jezusa Chrystusa. No i tacy są katolicy też, którzy powymyślali, poprzejmowali mnóstwo przykazań spoza Biblii, a te biblijne usunęli. To przykazanie drugie, a dziesiąte podzielili na dwie części, tak żeby złoto i wszelkie bałwochwalstwo wprowadzić, bo oni myślą, że to jest lepiej, przez co stracili swoje pierwsze uduchowienie. Także zgrzytali na niego zębami, a on się nie dał. Także, proszę Państwa, piękny chłopczyk przy Marszałkowskiej gra na akordeonie, ale pięknie. A Polacy, warszawiacy nic nie potrafią, nie umieją grać. Tylko klepią, trypią te różańce i w kółko to samo. Są przesadni, zabobonni, bo to jest parafianin, bo to jest parafianka, czyli słownik wyrazów obcych mówi, że ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, zabobonny i nieobyty. Tutaj kiedyś był, proszę Państwa, piękny hotel Saski. Jak żeśmy przyjechały z Tamarą Jonoszkowską z Anglo-Ameryki Białystok, to mieszkałyśmy w Saskim. A teraz chodźmy na Elektoralną 12. Także cyganko katolicka, nie trzymaj się za nos, nie blokuj się.